witajcie w kolejnym filmie. Wróciliśmy już z nart, z Kids Be Hell. Vlogi będą się pojawiać systematycznie. Tu gdzieś postaram się nie zapomnieć wam wrzucić playlisty z vlogami z wyjazdu. No i jak widzicie po tytule, przychodzę do was z haulem. Więc pewnie lubicie haule, skoro widzieliście tytuł. I zacznę może od standardowych pamiątek, które staram się zawsze przywozić z każdego miejsca. I pierwsza z nich to jest kula śnieżna do kolekcji. Będę troszkę szeleścić. I wygląda tak. Tutaj jest napis Kids Be Hell i to jest takie logo, herb Kids Be Hell z kozą. I tutaj mamy parkę. I mamy góry, i mamy krówki, a tutaj mamy miasteczko w kuli. Więc będzie kolejna kula do kolekcji. Odkładam, zaraz idę ją tam postawić do reszty. Tu jest taki mały magnes z Kids Steinhorn, jakkolwiek się to czyta. W każdym razie z lodowca. Też wrzucałam zdjęcia chyba na Instagramie. O, i też będzie vlog, albo już był, nie wiem w jakiej kolejności będę to wrzucać. Więc to jest z lodowca 3029 metrów. Tutaj mamy co? Ach, tu mamy taki drewniany magnes Kids Be Hell z panią w stroju i z krówką. I staram się już kupować jakieś drewniane albo metalowe, nie gipsowe, które spadną, to się potłuką, bo już tyle nam się niestety potłukło. Niektóre te gipsowe magnesy są takie ciężkie, a mają strasznie małe albo słabe te magnesy i niestety potem się rozpadają. O, i to jest właśnie ta kozica, która jest takim symbolem Kids Be Hell. I tam widać, że ludzie bardzo, bardzo to wspierają i mają naklejone na samochodach, nie wiem, na jakichś zastawach w restauracji, na poduszkach, na drzwiach domów. No, bardzo często widać ten symbol. Więc Tomek na początku twierdził, że to jest snowboardzista, ale nie jest, to jest kozica. Dobra. I teraz przechodzimy do dla was pewnie ciekawszych rzeczy, od czego tu zacząć. Pierwsza rzecz to był jakiś taki butik, który się tak nazywał. I kupiłam bluzę. Kupiłam bluzę. A, pokaż się. Tu już są moje włosy na niej, gdyż ją nosiłam. I jest granatowa, z długim rękawem, bez kaptura, bez niczego. Mam jedną taką bluzę i noszę ją cały czas. I Tomek mówi, kurczę, musisz sobie kupić coś podobnego, bo nie możesz w kółko chodzić w jednej tej bluzie. No i właśnie zdecydowałam się na taką. Tu są takie tygrysy. I co tu jest? To jest pewnie bambus czy coś. No w każdym razie jest granatowa. Jest bardzo ładnie wykonana. Bardzo jest ten materiał taki porządny, jest ładnie uszyta, czuję się tą jakość bardzo, bardzo fajnie, też leży. I to będzie jedna z dwóch bluz, które kupiłam. Zaraz wam pokażę drugą. Może od razu wam pokażę drugą. I to był już Pik Kleina. I kupiłam taką bladoróżową. Po prostu bladoróżową, zwykłą bluzę, trochę wygnieciona, bo wiecie co, jechały z nami w samochodzie, a wszystko mieliśmy strasznie zgniecione, bo się nie mogliśmy to pakować, wracając. Więc tak wygląda zwykła różowa bluza do jakichś białych rurek, do balerinek na wiosnę, lato będzie fajna. Na zimę tak samo, ale jakoś tak miałam ochotę na coś jaśniejszego. Więc ta bluza i jeszcze taka zwykła bluzka. Czy ona jest na lewą? Tak, ona jest na lewą stronę. Ja już ją kiedyś przymierzałam, tylko chyba szarą i nie było rozmiaru i nie do końca mi się podobała, a teraz znalazłam czarną i w ogóle te rzeczy Kleina są, ja mam eski w
tych bluzkach i one i tak są duże jakoś, nie wiem, zawyżone są te rozmiary moim zdaniem. I to jest zwykły po prostu czarny t-shirt, tylko wycięty tutaj, jak się wyginam, wycięty pod szyją i tu ma taką taśmę. Takie niby nic, ale bardzo, bardzo, o teraz lepiej widać, tu ma kieszonkę, bardzo fajnie leży. Taki basic. Będzie do wszystkiego, więc to. Teraz tak, wielka torba, nic wielkiego tutaj nie ma. W Korsie kupiłam takie etui na karty, gdyż właśnie, no mam ten mały portfelik z Prady, wszystko fajnie, ale jak chodziliśmy jeździć na narty i właśnie byliśmy na lodowcu, to wzięłam swoją kartę, zapłaciłam za karnety i potem zapłaciłam w knajpie. I nie mogłam jej nigdzie włożyć w spodnie, bo no bałam się, że mi się złamie po prostu. W kurtce nie miałam jakiejś takiej sensownej kieszeni, bo nosiłam inne rzeczy, wyjmowałam i tak dalej. Dałam Tomkowi, Tomek jej chyba nie schował, w każdym razie efekt jest taki, że kartę zgubiłam. Więc stwierdziłam, że muszę sobie kupić coś takiego właśnie na takie okazje, kiedy nie mam przy sobie torebki, nie mam przy sobie portfela, a jakieś drobne pieniądze i kartę na przykład muszę włożyć, żeby nie była luzem. Więc kupiłam coś takiego. Tomek też ma takie z Prady i bardzo często tego używa właśnie na przykład na imprezy. Jak wychodzimy, to on to zabiera zamiast portfela. No i czasami, wiecie, jakaś albo jest mała torebka, albo po prostu no, nie mamy torebki. I stwierdziłam, że to mi się, że czas to kupić. Długo się nad tym zastanawiałam, ale stwierdziłam i to właśnie taki kolor jasno-różowy jak bluza. Ostatnio mam fazę na ten kolor. Kupiłam też torbę, uwaga, uwaga, i to jest torba z, wam pokazuję, z Trussardi jeans i urzekł mnie jej kolor i właściwie Tomek już mnie namówił, ja mówię, nie, może to będę chciał, Tomek mówi, no to musisz ją kupić, jest taka piękna i to jest taka dosyć, no tutaj jest dust bag. Dosyć duża torba, którą kupiłam z zamiarem noszenia jako torby, jako takiego bagażu podręcznego, jak gdzieś wyjeżdżamy, a szczególnie gdzieś lecimy, bo nie chcę wkładać laptopa do moich ładniejszych torebek, bo po prostu no, nie chcę ich obciążać. A wiecie, jak ja gdzieś lecę czy wyjeżdżam, no to mam aparat, mam laptop, mam milion kabli, ładowarek, jakichś statywów i różnych innych rzeczy, które po prostu są ciężkie, a nie wkładam ich do walizki. O, nie wiem, Kindla, właśnie jakieś ładowarki do zegarków, do iPhone'ów i tak dalej, i tak dalej. I tych rzeczy nie wkładam do walizki, bo nie chcę, żeby się po prostu gdzieś zgniotły, albo jak lecę samolotem, to żeby zginęły. Więc kupiłam taką torbę. No i kolor jest przepiękny, to jest taki lipstick red, nie wiem, jest taki koralowa czerwień. I jest bardzo prosta, to jest w ogóle taki fason trochę jak Neverfull, tylko nie wiem, tu pewnie nie widzicie skali, ale ona jest tak jak ten chyba największy Neverfull albo jeszcze większa. Ma takie solidne rączki, w ogóle jest bardzo solidnie zrobiona. Tutaj ma klapkę i jest, co ważne, jest zamykana na ekspres w środku. Tutaj są papiery, ale tak to wygląda. I to będzie też fajna taka torba, właśnie nie wiem, czy nawet jak gdzieś jedziemy, właśnie potem można ją zabrać na plażę, czy gdzieś na jakieś wyjście, bo ona jest taka ładna i kolorowa, że nie wiem, nawet do kostiumu kąpielowego po prostu na ramię też ją będę mogła wykorzystać, czy po prostu, nie wiem, właśnie gdzieś lecimy, jedziemy, to będę zabierać po prostu małą torebeczkę swoją tutaj z dokumentami, z rzeczami takimi najpotrzebniejszymi, a resztę będę pakować w to. No i naprawdę jest, no jest przepiękny ten kolor. Nie wiem, na ile kamera wam to odda, ale jest, kolor jest nieziemski. Jest bardzo ładnie też wykonana. Jest taka solidna. I to będzie moja właśnie taka torba podróżna. I ostatnia rzecz. Przepraszam, tracę głos. Największy mój zakup. To jest parka, już wam pokazuję. Nie wiem, jak się nazywa. Butik się nazywał tak w Kids Be Hell. Jeżeli ktoś będzie i chciałby odwiedzić. Czy to ta kurtka jest też tej marki? Zaraz zobaczę. W ogóle nie znam, nie wiem, co to.
wygląda tak. Nie znam tej firmy. I to jest przepiękna parka. Zielona. Tutaj ma takie militarne motywy, pagony i tak dalej, co bardzo mi się podoba, ja bardzo lubię taki styl. No i jest taka długa, tutaj ma kieszenie, do tego ten materiał jest impregnowany, on nie przemięka. Niby to jest taka zwykła parka, ale to jest materiał, który nie przemięka na deszczu. Tutaj ma pełno takich fajnych detali. No i co najfajniejsze, ma piękne tutaj futro sztuczne, które w ogóle też jest wypinane i można to całe wypiąć i mieć w ogóle parkę letnią. A to jest tak ciepłe, że tam przy minusowych temperaturach było mi ciepło jak w kurce jakiejś, w moim płaszczu puchowym. A właśnie jak to wypniecie, to macie taki po prostu cienki płaszczyk, wiosna, lato, na hel będzie idealny. Więc to jest najfajniejszy zakup i w ogóle też zobaczcie na przykład z tą kurtką, będzie fajnie ta torba. Także bardzo, bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię taki styl militarny, lubię parki i w sumie dawno, dawno takich rzeczy nie nosiłam, lubię ten kolor, a to jest naprawdę ładne, bo no ma taki właśnie taki sznyt militarnej kurtki, ale jest bardzo ładnie wykonana i w ogóle tak strasznie, strasznie fajnie wygląda i nawet jakieś, nie wiem, sukienki na imprezę też można ją nosić. Tak mi się podoba, po prostu jestem zakochana w tej parce, po prostu najlepszy zakup. Więc tak, to był już cały mój haul. Teraz idę nagrać dla Was jeszcze drugą część z tradycyjnymi zakupami z DM-u. Także oczekujcie drugiej części haulu niedługo. Vlogi będą się pojawiać pewnie co drugi film na przemian. No i to już by było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.